witam Państwa ponownie i zmieniamy teraz temat. Będziemy sobie rozmawiać o spotkania z fotografią. Są tutaj ze mną w studiu już moi kolejni goście, Magdalena Seredyńska oraz Bogusz Borkowski, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy jednak do dzisiejszego tematu, chciałabym zapytać najpierw o sobotni wernisaż wystawy. Jak wrażenia? Dziękuję bardzo, bardzo udany. Myślę, że był ten wernisaż. Może przypomnę, nosi tytuł Wiatr od morza... Retrospekcja. Wiatr od morza retrospekcja. Jest tam prezentowane 36 fotografii. Pokazują one biennale, które miało miejsce, pierwsze biennale w 1985 roku. Cztery jego odsłony, potem niestety zawieszono je. Myślę, że teraz jest taki moment, żeby może udało się te biennale wznowić, ale to jest jeszcze przyszłość. A jak są to nasze plany. Ale są to fotografie jeszcze z lat 80. Cztery tak. Edycje tego konkursu się odbyły. O, to takie wiekowe. Oczywiście, jeszcze dochodzi to czas. Jeszcze inotechniką wykonane. Czas był tuż po stanie wojennym. I te wszystkie fotografie są analogowe, także to jest bardzo ważne, że zasięg nie ma międzynarodowy był również, nawet z Japonii, z NRD jeszcze, co też jest ciekawe dla nas teraz, dla niektórych osób, już ten kraj nie jest, czy państwo nie istnieje. I w różnej technice fotograficznej są wykonane różne formaty, także warto przyjść i one jeszcze są robione techniką tradycyjną. Także i co ciekawe, na odwrocie każdej fotografii jest pieczątka z nazwiskiem, imieniem autora, z danymi autora. A jak w ogóle się podobają te fotografie? Jak reagowała publiczność w sobotę? Publiczność reagowała bardzo pozytywnie. Ja myślę, że jakieś komentarze się pojawiały? Że też dużo... pozytywnej energii dali sami komisarze, którzy byli właśnie z tamtych lat. Był Andrzej Grabowiecki, był Tim Stitz, także było nam bardzo miło ich gościć w czasie tego wernisażu. Też mieli bardzo dużo historii do opowiedzenia, więc przyszli, po prostu opowiadali o tamtych czasach. A wystawę można oglądać do końca lutego, także bardzo serdecznie zapraszamy do Trafostacji Sztuki. Kto jeszcze nie był, tak, ten ma okazję, tak, do końca oczywiście tego miesiąca. Oczywiście, co prawda bez nich, bez nas, ale można spokojnie ją obejrzeć. Tak, można się przyjrzeć właśnie tej wystawie. No to teraz przejdźmy do tematu. Dzisiaj taki temat, co nam daje fotografia? Temat w sumie woda, powiedziałabym, ale chciałabym z Wami na ten temat właśnie porozmawiać, bo jakby nie było, fotografia towarzyszy nam już od prawie 200 lat, jest ona wszechobecna, bo i są to media, książki i różne jakieś zilustrowane, no nie wiem, katalogi czy cokolwiek, czasopisma, prasa, zdjęcia są wszędzie, zdjęcia właściwie pojawiają się no cały czas. Powiedzcie, co nam daje tak naprawdę fotografia, jako eksperci, jakbyście to ujęli? Jakby jednym słowem określić, jak ja bym miał to jednym słowem określić, to bym określił, że daje nam, czy mi, przyjemność. Daje też chyba pasję, którą można rozwijać. Tak, oczywiście, ale to jest już jakby taka forma działalności naszej poza pracą, którą żeśmy sobie wybrali, po to taki dodatek do życia, oderwanie od rzeczywistości, ponieważ fotografia jest właśnie teraz wszędzie obecna, łatwo dostępna, łatwo w sensie takim, że te nośniki do fotografii są praktycznie wszędzie. W telefonie aparaty też nie są drogie, też jest łatwość zrobienia zdjęcia, fotografii bez wnikania w techniczne aspekty. No nie można zapomnieć o tym, że pełni funkcję informacyjną. W dzisiejszych czasach to jest bardzo silnie rozwinięta funkcja, bo wszystkie gazety, wszystkie nośniki w internecie, właśnie temu no właśnie służy. Dobrze mówisz, funkcja informacyjna, ja tu zaraz sobie w głowie od razu tworzę pytanie. Fotoreporter, jakby nie było, pracuje z aparatem cały czas i on w zasadzie ma za zadanie zrobić tak te zdjęcie odpowiednio, żeby tym zdjęciem powiedzieć to, czego nie można powiedzieć ustami. Zgadza tak, się? Tak, on ma opowiedzieć historię zdjęciem. Często ma opowiedzieć historię, w sumie to sztuka łatwa nie jest, tak mi się wydaje. W zasadzie fotoreportaż jest jedną z trudniejszych rzeczy do zrobienia, fotoreportaż. Natomiast myślę, że za pomocą 6 zdjęć jesteśmy w stanie opowiedzieć całą historię tak, żeby poruszyć bez słów. Ale my wszyscy ludzie odbieramy dużo bodźców, najwięcej ilość bodźców odbieramy wzrokiem. I właściwie też fotografujemy, nawet nie wiedząc o tym. Wszystko, co jest zatrzymane gdzieś przez moment. Niektóre obrazy zostają dłużej w pamięci, niektóre krócej.
jak i właśnie robiąc zdjęcie, fotografując, to jest właśnie taka tajemnica, że nam nie dość, że my jesteśmy, robiąc fotografię, obarczeni tym, co się dzieje. Później to, co jest na samym tylko skadrowanym zdjęciu, też inaczej do tego podchodzimy i osoby, które oglądają tą fotografię, też inaczej patrzą. Ktoś kiedyś mi powiedział, że fotografia właściwie oszukuje, bo... Że się oszukuje? Oszukuje fotografia, oszukuje. Dlaczego? Zdjęcie. Bo niby jest prawda to, co tam się dzieje, ale z drugiej strony to, co wokół, to my sobie dopominamy. Można, wycinając pewien fragment z otoczenia, fotografując pewien fragment, jakby kształtować troszkę to, co się dzieje wokół. A ja bym nie do końca się nie zgodziła z tym stwierdzeniem, że fotografia oszukuje. Oczywiście ona może oszukać, jeśli dobierzemy odpowiednio całą technikę i w ogóle zrobimy kompozycję. Mówiłem w pewnym sensie. W pewnym sensie, ale też mi się wydaje, że fotografia potrafi dużo o człowieku powiedzieć, czyż nie? Tak, ale jednak chyba w dużym stopniu oszukuje, tak mi się wydaje, jednak wybieramy rzeczywiście ten konkretny kadr z rzeczywistości, a obok mogą się dziać zupełnie inne rzeczy. Ale to jest zatrzymana rzeczywistość, to jest kwestia tego, czy pokazujemy artystyczny fragment, jakieś swoje przeżycia, tak, swoje własne, czy pokazujemy taką typową reporterkę, gdzie musimy zadbać o to, żeby na przykład obie strony konfliktu były w równym stopniu pokazane, tak? To też ma znaczenie. Osobowość też można po zdjęciach określić, bo my w swoim gronie po jakimś czasie już wiemy mniej więcej kto i które zdjęcie zrobił. Można określić osobowość. Tak, jak ja czasami się przyglądam, to też tak próbuję od razu przeskanować tą osobę, na którą patrzę. Gdzieś czytałam, że aborygenie i Indianie wierzą, że fotografia odbiera duszę człowiekowi. Czy wy się zgadzacie z tą teorią? Ja spotkałem się kiedyś w kraju arabskim, że właśnie u nich tak samo jest. Religia zabrania fotografować twarzy szczególnie. Nie wiem, skąd to się bierze. Widocznie coś w tym jest, że jakby fotografując twarz, zabiera im się duszę z tego, co słyszałem, wnętrze. Nawet zabraniają fotografować. Nie wszyscy, ale nie chcą. Aborygeni, Indianie widocznie, ale to jest też dziwne, bo kultury bardzo od siebie oddalone kontynentami, niby styczności ze sobą nie miały, ale to świadczy właśnie o naturze ludzkiej, że mimo wszystko gdzieś tam mamy jakieś wspólne korzenie i odczucia te same. Pragnę też zaznaczyć, że fotografia zmienia się dość znacznie na przestrzeni tych wszystkich lat. Ostatnio bardzo popularne są tak zwane selfie, zdjęcia, które robimy sobie sami i wrzucamy do internetu. Co wy byście mogli o tym właśnie powiedzieć? O tym trendzie, czy jak wy to w ogóle oceniacie? Czy to jest dobre, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie za bardzo? Czy za bardzo eksponujemy swoje prawdziwe oblicze i upubliczniamy to na portalach społecznościowych? Jak wy się odnosicie właśnie do takiego rodzaju zdjęcia? To są zdjęcia troszkę takie sztampowe, ale z drugiej strony nie unikniemy, nie uciekniemy od postępu, od techniki. Jest taka moda. One właśnie zyskały w ostatnich czasach bardzo na popularności, bo tak jeszcze 10 lat temu mało było tego. Plusem tego też jest, że ludzie chcą fotografować, czyli chcą siebie widzieć, prawda? Siebie, ale niekoniecznie, szukają czegoś, czyli nie podchodzą do wielu rzeczy tak bardzo, bardzo racjonalnie, czyli no szukają gdzieś tam, chociaż też się łapie na tym, gdzie czasami to też ma i złe strony, bo gdziekolwiek jakaś osoba nie pojedzie, to wtedy ja widzę, że nie interesuje ich to miejsce, gdzie jest, tylko to, żebym ja tam był. I poprzez, ale z drugiej strony to jest takie początki, kiedy mogą dotknąć tej fotografii. Może z czasem przy kilka procent osób zainteresuje się tym, a może coś innego, a może tam zobaczy, a może da się coś z tego zrobić. No i selfie jest być może takim początkiem tego liźnięcia fotografii, gdzie za jakiś czas może uda się komuś gdzieś tam wypłynąć, czy zdobyć jakieś lepsze wykształcenie w tym kierunku. A jaka jest wasza opinia na przykład na robienie zdjęć takich znienacka? Jak ludzie reagują? Bo tak mi się wydaje, że raczej nie lubimy, jak ktoś tam gdzieś tam znienacka z ukrycia zrobi zdjęcie i generalnie no nie wychodzimy jakoś korzystnie na tym zdjęciu. Każdy woli jednak zrobić ładny uśmiech, jakoś się przygotować na ten strzał tym aparatem, żeby po prostu potem nie wyglądać jakoś dziwnie. Jak wy to widzicie? Znaczy lepiej jest zatrzymać ten moment, kiedy ta osoba nie wie, bo
bo wtedy jest bardziej naturalna, więc ja czyli wtedy ja uważam, takie zdjęcia zrobione nagle tak, wychodzą tak, bardziej tak, autentyczne. Tak, znienacka są bardziej autentyczne niż jak osoba się przygotuje do tego, wie jaką ma minę mieć, wie jak musi usiąść, a nie zawsze artyście chodzi o tą właśnie jej minę, tak? On chce uchwycić czasami taką autentyczność i taką prawdę, którą no niestety można zrobić tylko znienacka. Natomiast no trzeba tutaj respektować prawo i uprzedzić tę osobę, mieć jej zgodę na pokazywanie takich zdjęć. To nie jest tak, że te zdjęcia znienacka robione mogą się gdziekolwiek pojawić bez zgody tej osoby, która jest fotografowana. No i szanować wolę drugiej osoby, bo no nie każdy niestety chce. Chociaż fotografowie lubią właśnie takie zdjęcia, które czy miejsca, które dla nas są nieładne, brzydkie, takie trącone starością, czy osoby, które starsze, które też mają taką strukturę, fakturę czasami twarzy. Nawet nie chodzi o tą osobę, chodzi o to, jak ona się zachowuje na danym zdjęciu, o coś zupełnie innego, o nie wiem, płaszczyzny, które budują się w kadrze, też często o to chodzi. Zdjęcia też często wywołują różne emocje, tak. Bo czasami reagujemy śmiechem, a czasami jest wręcz odwrotnie. No trudno to przewidzieć, jak osoba zareaguje. No ale trzeba próbować, bo chodzi po to, żeby sobie później nie wyrzucać, że było coś fajnego i niestety nie udało się, miałem jakieś opory czy obawy ze zrobieniem zdjęcia, a reakcje ludzi są różne, a czasami bardzo zaskakująco pozytywne. Wydawałoby się, że ktoś tam nie chce, a potem okazuje się, że tak, a dlaczego nie, nie? Są obawy właśnie w związku też z taką medialnością tych zdjęć, z internetem, gdzie no zdarza się, że pod jakieś tam konkretne zdjęcie jest komentarz pisany niezbyt przychylny, czy nawet obrażający te osoby. Stąd ludzie się obawiają. Ale mimo wszystko, ja sobie nie wyobrażam obecnego życia bez aparatu. Nie wiem jak reszta ludzi, ale też mi się wydaje, że jednak aparat pozwala nam cieszyć się jakimiś wspomnieniami, bo jakby nie było, pamięć jest ulotna, a tutaj mamy jakiś taki fragment tej przeszłości, który możemy gdzieś tam sobie zatrzymać. Ładnie oprawić, postawić, nie wiem, ewentualnie powiesić, cokolwiek z tym zrobić. Ja Wam dziękuję serdecznie za przybycie i za rozmowę. Była to rozmowa z cyklu spotkania z fotografią, a moimi gośćmi byli Magdalena Seredyńska oraz Bogusz Borkowski, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a potem spotkanie z zawodnikami ze Smoczych Łodzi.